mieli ich wpuszczać, zamykać za nimi wielkie metalowe drzwi i celowo dusić. Jedyny sposób, żeby potwierdzić te wszystkie badania, to jest odkrywka. Na 90% gdzieś pewny, że tam coś jest. A, niżej. Czy za moimi plecami znajduje się zaginiony tunel III Rzeszy? W roku 2007 na prośbę Urzędu Miasta, na zaproszenie Urzędu Miasta Kamienna Góra, do mojego rodzinnego miasta przyjechali naukowcy z Akademii Górniczo-Hutniczej z Krakowa. Wykonali nieinwazyjne badania w miejscu, którym od lat mówiło się o tym, że może znajdować się tunel, którego żaden mieszkańców Kamiennej Góry wcześniej nie widział. Nieinwazyjne badania okazały się naprawdę obiecujące, dlatego postanowiliśmy przy aprobacie i pomocy Kamiennogórskiego Urzędu Miasta i oczywiście burmistrza Kamiennej Góry zainicjować poszukiwania. Nie będzie to zwykły odcinek, ponieważ będziemy pokazywać Wam postępy prac i postaramy się zweryfikować, czy badania nieinwazyjne doprowadzą nas do zaginionej niemieckiej sztolni. Z całą Górą Szubianką, pod którą będziemy pracować, wiążą się także historie dramatyczne, bo tu końcem II wojny światowej miały maszerować kolumny więźniów i SS-mani tych ludzi w nie do końca jasnych okolicznościach mieli mordować. Sponsorem nie tylko odcinka, ale całego tego wydarzenia, całych poszukiwań jest stały patron naszego kanału sklep militaria.pl, który wyposażył nas w detektor metalu, ponieważ cała ta góra za mną nie była wcześniej profesjonalnie zbadana i istnieje duże prawdopodobieństwo, że mogą występować w lesie niewybuchy. Wykrywacz metali Nocta Macro Simplex Plus to nowoczesny i prosty w obsłudze detektor. Może być używany zarówno na lądzie, jak pod wodą. Klasa szczelności IP68 umożliwia pełne zanurzenie wykrywacza metali nawet do 3 metrów. Zapewnia też całkowitą odporność na kurz i pył. Urządzenie to oferuje możliwość pracy w 5 trybach z częstotliwością 12 kHz. Wbudowane odstrojenie częstotliwości pozwala na eliminację zakłóceń elektromagnetycznych. Zaawansowany tryb plażowy ułatwia detekcję znalezisk w piasku, suchym, mokrym, a także pod wodą. Link do sklepu militaria.pl, gdzie możecie kupić detektor metalu, znajdziecie oczywiście w opisie pod filmem. A teraz, drodzy widzowie, zabieramy Was na poszukiwania zaginionego tunelu III Rzeszy. Dolny Śląsk i drugowojenne podziemia tego województwa zawsze rozpalają wyobraźnię amatorów i pasjonatów historii II wojny światowej. I my również, kiedy przygotowywaliśmy się do tego filmu, słyszeliśmy mnóstwo legend i relacji wręcz filmowych dotyczących miejsc, w którym po pierwsze prowadzimy poszukiwania, po drugie w miejscach, które widać gołym okiem. Na przykład słyszeliśmy historie mówiące o tym, że podziemia były tak ogromne, że można było wyjść po drugiej stronie miasta. Albo historia milicjanta, który szukał zagubionych w podziemiach dzieci, a podziemia były tak duże, że sam się w nich zgubił. Więźniowie w swoich wspomnieniach, poza opisywaniem mordów, do jakich rzekomo mogło dochodzić w tych tunelach, opowiadają także o pracy przymusowej, katorżniczej, na rzecz niemieckiej zbrojeniówki, ale także o samym życiu w filii obozu koncentracyjnego KL Arbeitslager Landeshut. I żeby zrozumieć to, o czym jest mowa w relacjach, to musimy zrozumieć, czym była Kamienna Góra w czasie II wojny światowej. A było to miasto, w którym ze Schweinfurtu przenoszono chociażby fabryki łożysk kulkowych. Mówi się o tym, że produkowano tutaj nawet 30 lub 40% zapotrzebowania na łożyska dla całego Luftwaffe. I to nie jest tak, że Niemcy, otwierając tutaj filię obozu koncentracyjnego w lipcu roku 1944, byli nastawieni tylko i wyłącznie na mordowanie ludzi. Oczywiście, w żaden sposób nie chciałbym wybielać zbrodni niemieckich, bo w Kamiennej Górze mordowano ludzi na potęgę. Ale przede wszystkim ci więźniowie byli Niemcom potrzebni,
mieli wykonywać pracę dla potężnej machiny zbrojeniowej Adolfa Hitlera. Skąd w ogóle wziął się pomysł, że pode mną mogą znajdować się nikomu wcześniej nieznane tunele z czasów II wojny światowej? W 2007 roku na specjalne zaproszenie Kamiennogórskiego Urzędu Miasta do Kamiennej Góry przyjechali naukowcy z Akademii Górniczo-Hutniczej z Krakowa. Jedną z osób badających to miejsce był profesor Sławomir Porzucek, z którym także przed nagrywaniem tego materiału wielokrotnie rozmawiałem. Co się okazało? Naukowcy przyjechali po to, aby sprawdzić różne podziemia pod kątem otworzenia w mieście nowej atrakcji turystycznej, jaką dzisiaj jest projekt Arado. Przy okazji sprawdzali także miejsca, które są nieznane, które warto sprawdzić i zobaczyć pod kątem nieinwazyjnym, czy są jakieś anomalie. Ekipa przyjechała na dzisiejszą ulicę Wiejską, dokładnie tu, wykonując dwa profile. Ta metoda jest, działa na zasadzie grawitacji, to znaczy ona mierzy siłę grawitacji, pośrednio mierzy siłę grawitacji, a tak naprawdę przyspieszenie ziemskie. Ale co jest ważne, ona jest zależna od masy, która jest pod nami. Wobec tego, jeżeli jest mniejsza masa, czyli mniejsza gęstość danego w danym rejonie, no to wtedy my jesteśmy w stanie znaleźć ten obszar. I my podejrzewamy, że w tym miejscu, które wystąpienia tej naszej anomalii gęstościowej właśnie, to właśnie był ten wkop, bo te poprzeczne profile, które tam wykonaliśmy, na to wskazują. Wynik tych badań nieinwazyjnych metodą mikrograwimetryczną oraz pomiary georadarowe wskazują, że mamy naprawdę poważną anomalię, która może sugerować, że pode mną faktycznie znajduje się nikomu nieznana podziemna przestrzeń. Są to poszukiwania hipotetycznego tunelu, który lokalizujemy za pomocą badań z Akademii Górniczo-Hutniczej. Wątków historycznych u nas w Kamiennej Górze jest już dużo. To nie zaszkodzi, żebyśmy jeszcze poznali kolejne i żebyśmy odkrywali kolejne tajemnice, bo przecież jest jeszcze sporo do odkrycia. Pływały do nas takie relacje, że faktycznie może być jeszcze jakaś podziemna część, której nie znamy, która jest zupełnie inną częścią obiektów przy ulicy Wiejskiej, które dzisiaj są widoczne i do których każdy może wejść. Jedyny sposób, żeby potwierdzić te wszystkie badania, to jest odkrywka, czyli tak naprawdę nie ma lepszego sposobu na potwierdzenie tego. Wykopiemy, zobaczymy. Jeżeli coś się uda, to na pewno Państwa poinformujemy. Spodziewamy się, że mogą być niewypały lub jakieś ładunki wybuchowe. W tej chwili na szczęście na nic nie trafiliśmy. Inicjatywa jest niesamowita i to powinno być rozgłoszone, że zależy nam na tym samym, a mówię, połączyliśmy wszystkie żywioły, czyli latające drony, poszukiwania naziemne, podziemne i jeszcze dodaliśmy wody. To jest sukces, naprawdę w Polsce to jest sukces. Prawda jest taka, że jeśli nawet nie znajdziemy tunelu, tak, to obalimy pewien mit o tym, że gdzieś tutaj miały być tunele. Mamy pozwolenia, więc wykorzystamy swój czas i wiedzę i możliwości chłopaków na 100%. Na 90% gdzieś pewny, że tam coś jest. No jest to stosunkowo naprawdę wysokie prawdopodobieństwo. Jeszcze dodatkowo sprawdzaliśmy to na wynikach geodezyjnych. To widać w tym miejscu takie lekkie ugięcie terenu, które by wskazywało, że rzeczywiście ten teren został kiedyś zasypany, ładnie wyrównany, no ale pod wpływem ciężaru oczywiście został, te cząstki się skomasowały bardziej i w tym momencie było leciutkie obniżenie terenu. Badania naukowców są oczywiście dla nas punktem wyjścia, aby faktycznie zbadać to miejsce. Ale to nie tylko badania, bo my dysponujemy wstrząsającymi relacjami więźniów, którzy o tym konkretnym miejscu opowiadali straszne rzeczy. Nie wiemy, ile czasu potrwają prace wykopaliskowe. W tym momencie, w tej chwili, staramy się przeciąć potencjalny tunel w miejscu, w którym specjaliści z AGH wykonywali dwa profile. Jeden po mojej prawej stronie, drugi po mojej lewej stronie. Jeśli tunel faktycznie istnieje,
to według nieinwazyjnych badań powinien być gdzieś w tym miejscu. Czy tak jest? Tego jeszcze nie wiemy. Mając na uwadze, ile mogą potrwać takie badania, zarezerwowaliśmy sobie dużo czasu, aby ten temat naprawdę zgłębić. Ale co mówią na temat tej konkretnie ulicy relacje więźniów? Pamiętacie nasz odcinek o kamiennogórskiej filii obozu koncentracyjnego Grossrosen? On powstał na podstawie głównie wspomnień pana Antoniego Grządki, numer obozowy 4217. Pan Antoni oczywiście opowiadał o makabrycznych rzeczach, jakie działy się w obozie. Mówił też o katorżniczej pracy, do jakiej byli wykorzystywani więźniowie w Landeshut, czyli w Kamiennej Górze. Ale mówił też o tym, że Niemcy gdzieś w bliżej nieokreślonym tunelu, ale na tej ulicy, z dużym prawdopodobieństwem pod górą Szubianką, czyli górą, na której teraz stoję, mieli dusić więźniów, wpuszczać ich do tunelu, zamykać za nimi drzwi i dusić. Gdyby to była tylko i wyłącznie jedna relacja, to prawdopodobnie sobie i wam nie zawracałbym tym głowy. Gdyby nie to, że 7 czerwca 1961 roku Aharon Bejlin, były więzień Auschwitz-Birkenau, na procesie Eichmanna mówi takie słowa. Gdy przechodziliśmy przez Landeshut na Dolnym Śląsku, wepchnięto nas po zmroku do potężnego schronu. Przy jego wejściu było napisane wstęp wzbroniony z rozkazu policji, lecz zauważyliśmy tę tabliczkę dopiero następnego ranka. Były to rozległe podziemia, przypominające wielki labirynt, rozchodzący się na wszystkie strony. Pół godziny po wpędzeniu nas do podziemi, wąskie drzwi zostały zamknięte i zablokowane. Niedługo później poczuliśmy, że zaczyna brakować powietrza i powoli dusimy się. Najgorzej miała grupa więźniów w głębi schronu, najbardziej oddalona od wejścia. Podziemia stopniowo wypełniały się gwarem, jękami, a w końcu przerażającym krzykiem, rozpaczliwym wołaniem o życiodajny tlen. SS-mani oczywiście nie reagowali. Otworzyli drzwi dopiero o 6 następnego ranka. Wyciągnęliśmy ze środka około 1000 ciał, koszmarnie powykręcanych, nagich szczątków, w nienaturalnych pozach przedśmiertnej agonii duszących się ludzi. Wielu skonało na kolanach, z ustami przy betonowej posadzce. Były więzień obozu koncentracyjnego Auschwitz na procesie Eichmanna zeznaje, że pomiędzy styczniem a lutym 1945 roku gdzieś w tym miejscu, w Landeshut, a to pruska nazwa miejscowości Kamienna Góra, Niemcy w ramach tak zwanych marszów śmierci, które w rzeczywistości były nie marszami śmierci, a ewakuacją więźniów do miejsc, gdzie rosło zapotrzebowanie na produkcję zbrojeniową. To bardzo istotne, szczególnie w moim rodzinnym mieście, bo produkcja zbrojeniowa początkiem roku 1945 działała tu pełną parą. Bejlin mówi, że SS-mani, tych, którzy byli już słabi, zmęczeni, mieli wpuszczać do tuneli i wskazuje, że mówimy o tunelach, które znajdują się za mną. Mieli ich wpuszczać, zamykać za nimi wielkie metalowe drzwi i celowo dusić. Bejlin opowiadał, że dopiero nazajutrz ci ludzie byli wypuszczani i on jako więzień, który wyciągał już koszmarnie powykręcane zwłoki zamordowanych ludzi, mówił, że było ich tysiące. Czy tak było? Nie potwierdza się to w źródłach. I musimy pamiętać o jednej bardzo istotnej rzeczy, że umysł więźnia i jego wyobraźnia w sytuacji, w której grozi mu śmierć, SS-mani twardym niemieckim językiem na niego wrzeszczą i szczuje się tych ludzi psami, pracuje inaczej. Więźniowie opowiadają o ogromnych halach, które nie potwierdzają się w praktyce. Mówią o tysiącach ciał, a nie wiemy, czy tak było. Chyba, że jest jeszcze jakiś nieznany tunel, którego nie ma nawet na oficjalnych planach, bo my szukamy czegoś, co w teorii nie istnieje. I gdyby to był naprawdę jeden więzień, to relacja ta nie byłaby aż tak wiarygodna i prawdopodobnie nie zajmowalibyśmy się tą tematyką. Ale trzeba powiedzieć też jasno. Janusz Karpiński mówi to samo. SS-mani końcem wojny do tuneli przy dzisiejszej ulicy Wiejskiej
wpuszczali ludzi i celowo ich dusili. Pytanie tylko, ile było ofiar i w jakim konkretnie miejscu? Pomysł na sprawdzenie, czy tunel znajduje się faktycznie w tym miejscu jest taki, żeby małą koparką, którą widzicie za mną, wjechać między drzewami i postarać się zlokalizować wejście. Innym sposobem jest to, żeby kopać od góry, tak żeby zobaczyć, czy struktura, czy warstwa skał po prostu się zmienia. Wtedy możemy zlokalizować tunel, który był drążony w tamtym kierunku. Pan słyszał, że te tunele, których my staramy się szukać, są, nie wiem, duże, tak, że są duże hale. Mówiło się tak za pana? Mówiło się coś na ten temat, że to jakieś, że to ma również połączenie z tą pod górą parkową. Pod górą parkową. Z Arado, tam gdzie teraz jest atrakcja turystyczna. To było. Było takie mówienie. Co prawda, no to trzeba być pasjonatem, a ja mnie tak... Jasne. Ale te historie gdzieś tam, pan tu trochę mieszka, o tych więźniach, że mieli być wpuszczani gdzieś do tunelu, to się mówiło, nie? Mówiło, mieszkańcy Kamiennej Góry mówili o tym. Mówiło się o wpuszczaniu tam... Tam, w tamto miejsce. Za mostem. Tak. Nie w pierwszy, tylko w ten drugi. W ten drugi. Że tam się puszczało więźniów. W ogóle było wiele różnych takich wersji. Siedemnastego sierpnia 1943 roku alianckie bomby spadają na Schweinfurt. Chwilę po tym, dosłownie chwilę później, do Landeshut, małego sudeckiego miasteczka, przyjeżdża Karl Hanke. Wizytuje on zakłady tekstylne i już pojawia się w głowach niemieckich decydentów plan, aby ze Schweinfurtu do Kamiennej Góry właśnie przenosić fabryki łożysk kulkowych. W październiku 1943 w Kamiennej Górze do podobozu Stalagu 8A Görlitz trafia włoski jeniec Leonardo Calossi. I on w swoich wspomnieniach opisuje, że już wtedy spotkał więźniów obozu Gross-Rosen i już wtedy mieli oni być wykorzystywani na poczet niemieckiej produkcji zbrojeniowej. Od 1943 roku istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że tereny, które od 1939 roku uchodziły za bezpieczne, nagle będą bombardowane. I Niemcy nie to, że chcą, tylko muszą przenosić część swojej produkcji właśnie pod ziemię. Pytanie tylko, ile kilometrów pod ziemi wydrążonych jest pod Kamienną Górą? Wersje są naprawdę różne. Od 11 kilometrów po większą liczbę. Ale wszystko wskazuje na to, że ilość podziemi pod moim rodzinnym miastem jest niewspółmierna do produkcji zbrojeniowej, jaka się tutaj odbywała. I oczywiście prace górnicze oraz prace na rzecz niemieckiej zbrojeniówki przy produkcji łożysk kulkowych czy amunicji, chociażby w Antonienwald, oddalonej od Kamiennej Góry o 4 km, wykonywali więźniowie. Ale oni opisują też to, jak wyglądało ich życie obozowe. I wspominają chociażby późniejszego Lagerführera, Unterschauführera Herberta Hacke. Opisują go jako wyniosłego typa, zwyrodnialca, który podczas apelów zawsze się upijał i potrafił zastrzelić więźnia tylko dlatego, że coś mu nie pasowało. Pił i bił więźniów dla przyjemności, a kiedy ich skatował, wracał do siebie na blok i pogrywał na akordeonie. Tak wyglądało życie w obozie w Kamiennej Górze. Prace cały czas trwają, a my wraz z postępem prac cały czas otrzymujemy nowe informacje. Nie tylko odnośnie tego tunelu, który staramy się zlokalizować, ale odnośnie całej Góry Szubianki. Dosłownie przed chwilą rozmawiałem ze starszym mieszkańcem Kamiennej Góry, który opowiadał mi, że znał człowieka, starszego mężczyznę, 80-82 lata, który opowiadał mu, że końcem II wojny światowej Niemcy pociągami przywozili więźniów do filii obozu koncentracyjnego Gross-Rosen w Kamiennej Górze. Ona znajduje się od nas w bardzo bliskiej odległości, 500, może 600 metrów. Więźniowie byli wyładowywani z wagonów i bezpośrednio, co ważne, wpuszczani do tunelu, w którym byli mordowani.
Pytanie tylko, czy chodzi o tunel, którego w tym momencie szukamy, który wspólnie z Wami staramy się zlokalizować, czy chodzi o tunel, który dla mieszkańców Kamiennej Góry nie jest żadną tajemnicą. Tu, w stronę tego gminu. Tylko. Tak, tak, tak. Pytanie, jak jeżeli była sztolnia poszukiwawcza, bo mogła być prosta, to mogli założyć tylko, to... Poczekaj Grzesiek, poszukiwawcza, czyli pod kątem pozyskania urobku, materiału budowlanego, tak? Hipotezę załóżmy taką, że znaleźli podczas budowy schronu coś, co ich zainteresowało, obok był kamieniołom, więc zaczęli tutaj sztolnię poszukiwawczą, mogli pozwolić sobie na ścięcie całej tej góry w tą stronę. Nie zagrażałoby to schronowi, bo mamy lite skały. Więc to jest tylko jedyna hipoteza. Jeżeli byśmy mieli szukać czegoś, no to sztolni poszukiwawczej, no bo chyba, że trzeci schron, tylko bardzo blisko siebie, no tamte wszystkie kamienne... No to jest dziwne właśnie, że jest, wiesz... No. Ale może być bardzo blisko siebie, no bo nie mamy dalej górotworu. No okej, okej, okej. Tylko pytanie, po co tak duże obiekty w tak małej miejscowości? No to jest bardzo... W całej historii podziemi pod Górą Szubianką w Kamiennej Górze. Najbardziej wiarygodne jest to, że takie zdarzenie jak wpuszczanie więźniów do tuneli i celowe duszenie ich przez SS-manów faktycznie się wydarzyło. Pytanie tylko, gdzie na 100% i ile osób zginęło? Antoni Grządka, więzień KL Arbeitslager Landeshut. W swoich wspomnieniach mówił o tym, że był przerażony tym, jak Niemcy prowadzili kolumny ludzi gdzieś w pobliżu tych podziemi i część z nich miała być faktycznie tu wprowadzana. Poza tym dysponujemy też relacjami, które opowiadają o ludziach wynoszących już koszmarnie powyginane ciała. Mieli je ładować na furmanki i gdzieś wywozić. No właśnie, gdzie? W naszym filmie, właśnie o filii obozu koncentracyjnego Gross-Rosen w Kamiennej Górze, na podstawie wspomnień Antoniego Grządki, opowiadaliśmy Wam też o ekshumacji, jaka miała miejsce już po II wojnie światowej. I tam, według powszechnych informacji, miało zostać znalezionych nawet 950 ciał. Czy tak faktycznie było? Do dziś nie wiadomo. Poszukiwania są naprawdę wyczerpujące. Nie tylko fizycznie, ale przede wszystkim emocjonalnie. Bo gdy tylko ustalimy, że zrobiliśmy już wszystko i nic nowego nie znajdziemy, nagle pojawia się światełko, nomen omen, w tunelu. I tak jest w tym przypadku. Czy znajdziemy zaginiony tunel III Rzeszy w Kamiennej Górze? Czy uda nam się go odnaleźć? Tego dowiecie się za tydzień, w czwartek o godzinie 20. Tymczasem chciałbym podziękować sponsorowi tego całego przedsięwzięcia, sklepowi militaria.pl, który wyposażył mnie w fantastyczną kurtkę firmy Pentagon. Zaczyna właśnie kropić deszcz, a ta kurtka w takie dni ciepłe z deszczem, no jest po prostu idealna. Oraz fantastyczne buty też tej samej firmy Pentagon. Ale przede wszystkim, drodzy widzowie, dziękuję Wam, bo to dzięki Waszemu wsparciu możemy realizować misję rozpowszechniania wiedzy historycznej i inicjować poszukiwania z prawdziwego zdarzenia, gdzie są fachowcy, ciężki sprzęt. To także Wasz wkład. Razem tworzymy History Hiking i razem poznajemy historię. Pamiętajcie o tym, żeby subskrybować nasz kanał, aby zostawić kciuk w górę, komentować, udostępniać nasze filmy i zapraszam Was już teraz na kolejny film z poszukiwań tunelu w Kamiennej Górze. Do zobaczenia. Serdecznie dziękujemy za wsparcie wszystkim naszym mecenasom. Jeśli postanowisz nas wesprzeć, przysłużysz się do misji rozpowszechniania wiedzy oraz otrzymasz wyjątkowe bonusy. Link do wspierania znajdziesz w opisie pod filmem. Serdecznie dziękujemy wszystkim naszym mecenasom, którzy wspierają nas przez YouTube oraz Patronite. Naszymi patronami są Adamigo 50, Tomasz Barabasz, Grzegorz Barszcz, Wojciech Bryski, Andreas Czyżewski, Remigiusz Golanowski, Anna Kudła, Marcin Lukomski, Galicja Productions, Wojciech Sroka, Jarosław Zębek i inni. Serdecznie Wam za to dziękujemy.